W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi programu pod tytułem Bez komentarza, zwłaszcza jego trzeciej części z udziałem pana posła Marka Suskiego, pragniemy wydać sprostowanie. Dotyczy ono następującego pytania. Ale mimo wszystko też widzę tutaj taki brak kontaktu z rodzicami, ponieważ był taki moment, że rodzice szkoły numer 8, czyli tej, która chyba najbardziej ma być poszkodowana z podstawówek, bo ona ma być zupełnie zlikwidowana, oni chcieli przejąć to przez stowarzyszenie i prezydent właściwie na to nie odpowiedział, ani tak, ani nie. Przeszło to obok uszu. Ja byłem w tej szkole i powiem, że no tutaj nie można się do nich doczepić właściwie o nic. Mają oczywiście tam kilka rzeczy do zrobienia, jeśli chodzi o takie sprawy budowlane, ale to oni nawet w tamtym roku sami 130 tysięcy wyłożyli, rodzice w sensie. Kupili nowoczesną tablicę, mieli w planie kupować następne nowoczesne tablice multimedialne, naprawdę świetnie to wyglądało. No i po prostu oni zaproponowali w pewnym momencie, że no, stowarzyszenie mogłoby to przejąć. Ale niestety to przeszło znowu koło ucha i nie wiadomo, jaka będzie reakcja prezydenta, bo ona się nie ma żadnej. Chociażby nie. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Szkoły Podstawowej nr 8 nie może przejąć tej placówki, gdyż nie pozwala mu na to statut. Jeśli chodzi o kwestię reakcji pana prezydenta, to planowane były dwa spotkania, z których jedno nie doszło do skutku, gdyż jak poinformowano nas w ratuszu, rodzice nie przybyli. Drugie zaś odbyło się, jednakże bez rezultatu. Za pomyłkę przepraszamy.